kanał Nie Bajki. Zaprasza do wysłuchania książki wydanej przez Fundację Milicja Immaculate pod tytułem Akt ofiarowania dzieci niepokalanej. 9-dniowe przygotowanie dla dzieci od lat 8. Modlitwy codzienne. Modlitwa do codziennego odmawiania. Kochana niepokalana mamo, chcę lepiej poznać Ciebie i Twojego najdoskonalszego Syna, Pana Jezusa. Pragnę, byś Ty wychowywała mnie i chroniła do końca mojego życia. Proszę też, byś wychowywała inne dzieci, które nie znają Ciebie i Twojego Syna. Uczyń ze mną cokolwiek Ci się podoba. Spraw, abym stał się najlepszym Twoim pomocnikiem. Naucz mnie kochać Pana Boga tak, jak kocha Go Pan Jezus. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Najświętsza, i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. Modlitwa przygotowawcza do ćwiczeń. Czynię to dla Ciebie, dla Pana Jezusa i dla wybranych przez Ciebie dusz. Ty mnie prowadź i oświecaj, bym lepiej rozumiał, bardziej kochał i wierniej służył. Akty strzeliste do odmawiania w ciągu dnia. Jezu, Maryjo, kocham Was, ratujcie duszę. Mamo, wszystko czynię dla Ciebie. Kocham Cię, mamusiu. Najlepiej zwrócić się do Matki Bożej własnymi, prostymi słowami. Modlitwa na zakończenie ćwiczeń. Mamo, dziękuję Ci za Twoją pomoc. Wszystko, co otrzymałem, mam dzięki Tobie. Ty opiekuj się mną i moimi skarbami. Pomóż mi używać tego wszystkiego dla Ciebie, dla Pana Jezusa i dla wszystkich innych dusz. Spraw, bym wydał Bogu piękne owoce. Amen. Czytania, rozważania i ćwiczenia na każdy dzień. Każdy dzień zawiera 1. Czytankę, która pomoże wykonać rozważanie i ćwiczenie. Tytuły czytanek to fragmenty końcowego aktu ofiarowania dziecka niepokalanej. 2. Rozważanie, które pomoże lepiej zrozumieć czytankę i wykonać ćwiczenie. 3. Ćwiczenie, które pomoże stać się pomocnikiem niepokalanej. Subskrybuj kanał Nie Bajki i bądź na bieżąco z premierami katolickich audiobooków dla dzieci. Ave Maria.